Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie zagramy czymś takim. Otóż tak, tutaj mamy Fury z Tempestami, który już był na odcinku, na kanale to znaczy. Ale co prawda po prostu dostał buffa i chcę sprawdzić, jak się teraz będzie sprawował. Natomiast tutaj jest Inkwizytor z takim ciekawym uzbrojeniem według mnie. To jest uzbrojenie z Lancelota. I tak, tego uzbrojenia jeszcze nigdy nie próbowałem, dlatego że myślałem, że jest słabe. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Myślę, że będziemy grali na dominacji, dlatego że tam właśnie to jest coś pomiędzy snajperem, a na snajpera potrzebujemy snajperską mapę na Fury, to znaczy tryb, bo mapy nie da się wybrać. Jednocześnie potrzebujemy też coś na blisko, dlatego że mamy drugiego robota na blisko. Oprócz tego tam jest jeszcze Lancelot z rakietami na blisko, czyli z Exodusem i Orkanami. Ale to już było na odcinku, także na tym nie będziemy się dzisiaj skupiać. Tak, czy w tego Ghosta uda mi się walnąć? No właśnie, o to mi chodziło. Jak widzicie, to ma całkiem duże obrażenia. Natomiast tam się boję, że oni mnie tam zaatakują. Także sobie stąd pójdę. Tak, tam są na 300 metrów. Ja na 300 metrów nie chcę się bić, dlatego że to jest ustawienie snajperskie. Tak, tam jest właśnie Bulgazari. Natomiast tam jest coś, co ma lagi. Ale to jest takie trochę chamskie, bo ktoś ma lagi i przecież nie da się w niego trafić. Dobra, może teraz się uda. Ale ogólnie powiem wam, że ostatnio gra jakoś mi laguje znacznie bardziej niż zwykle. Nie wiem, czy to twórcy gry chcą wprowadzić jakąś aktualizację, czy co. Aczkolwiek tak według mnie się dzieje. Możecie napisać w komentarzu, żeby też odczuwać jakieś różnice. Aczkolwiek przez chwilę też grałem na komputerze, na drugim koncie. I wszystko chodziło płynnie. Natomiast musimy mieć też na uwadze to, że na komputerze to jest jednak komputer. I tam wszystko będzie chodziło płynniej niż na telefonie. Nie wiem, czy takie porównanie ma sens. I tak, tutaj już przegraliśmy z tym robocikiem. Natomiast jeszcze mamy drugiego robota do pokazania. I tak, to wygląda śmiesznie. Aczkolwiek zobaczymy, czy się sprawdzi w boju. Tak, tam są jeszcze przeciwnicy. Myślę, że tutaj sobie spróbuję skoczyć jakoś, żeby tutaj mnie nie zdemobilizowali. Ojej, tego nie chciałem. To był miskit. Natomiast znowu w stealthie możemy sobie tutaj przejść. Ale chyba nikt nami nie jest zainteresowany teraz. No, zobaczmy. Ogólnie według mnie to ustawienie wcześniej go nie próbowałem, dlatego że to jest trochę tak, że nawet jak macie tego stealtha, to wasze pole siłowe i tak ucierpi, dlatego raczej bez sensu jest je tak dawać. Jak od razu padnie. Natomiast właśnie w tym odcinku chcemy to sprawdzić. Na szczęście te tarany są na poziomach MK2. To jest 9 i 12. Jeden na 9, drugi na 12. Także nie powinno być aż tak źle. Tak, to powinno być dobre. Aczkolwiek zjał nam sporo narażenia. Wiecie co, na tych poziomach MK2 to te tarany mają bardzo dużo obrażenia. Już myślałem, że będą mniejsze. Tak, kto tam jest? Mam nadzieję, że ten ktoś zaatakuje, bo nie mam zamiaru go atakować.
chyba na jakieś takie to była typu upkit. Ale zobaczmy, co on tam zrobi. Chyba tam sobie idzie. Ojej, coś się polagowało. Tak, no i wygraliśmy chyba. A nie, przegraliśmy. Ale to był krótki mecz, także przejdziemy sobie do następnego. Tylko jeszcze sobie zobaczmy, ile obrażeń nabiliśmy. Minus 22, trochę słabo. Ale idziemy do następnego boju. Znowu na dominacji. I zobaczmy, jak ta bitwa się potoczy. To ja chyba Inkwizytorem zaczniemy. I powiem wam, że to się sprawuje nawet nieźle. Aczkolwiek myślę, że raczej bym tego nie polecał. Myślę, że to pole siłowe nie jest aż tak ważne, jak na przykład to, żeby mieć trochę większą siłę ognia. Czyli na przykład lepiej byłoby dać tutaj Embera. Znaczy, Thundera może też, aczkolwiek Thunder raczej trzeba byłoby się mocno zbliżyć do przeciwnika, żeby dać jakiekolwiek tym obrażenia. Wiem dlatego, że jeszcze przed chwilą grałem na komputerze właśnie takim uzbrojeniem, tylko że z Thunderem zamiast tego pola siłowego. I w ogóle to było na Lancelocie, a nie na Inkwizytorze. I raczej te obrażenia z tego rendują jakieś porażające. Tak, tutaj spróbuję go trochę osłabiać, aczkolwiek to nie miało większego znaczenia, myślę. Teraz muszę przejść na następny skok. I znowu spróbuję go tak samo porobić. Aczkolwiek sprawuje się to nieźle. Tak, to wypuska trzeba zbić. Okej, i tak właśnie stracił swoje namierzanie. To dla mnie dużym plusem, a dla niego niekoniecznie. Okej, udało się go zbić. Co prawda trochę dzięki lagom. Aczkolwiek myślę, że bez tych lagów byłoby jeszcze łatwiej go zbić. Tak, zobaczmy, może teraz tego gostku uda nam się zbić. Tak, co on tam ma w zanadrzu? Niestety, trochę się laguje. Okej, do czegoś takiego to pole siłowe nie jest nawet aż tak złe. Aczkolwiek tutaj znowu padniemy. Także tak, myślę, że znowu weźmiemy sobie tego Fury. Aczkolwiek to raczej dobra mapa na Fury'ego nie jest. Tutaj tylko możemy sobie tak poszczelać do przeciwników i nic więcej. Mogą oni się jeszcze poukrywają, zanim zdążymy zadać im jakieś obrażenia sensowniejsze. Natomiast spróbujmy też coś tutaj zrobić. Może będą inni snajperzy, których da się zbić. I oni nie będą się kryli. Nie wiem, czy nie będzie za cicho, dlatego że próbuję to nagrywać bez żadnego osobnego mikrofonu. Czyli z mikrofonem z telefonu. Także może być nie trochę słabo słychać, także jeśli słabo nie słyszę, to po prostu podgłośnijcie. Myślę, że już, jeśli słabo nie słychać, to już można podgłośnijcie. Nie wiem, co widzieć na początku filmu, ale trudno już. No zobaczmy. Tak, tamten głosek sobie tam idzie. Ale my nie możemy na to pozwolić. Dałoby zbić jego pole siłowe. Teraz go po prostu walić. Dokładnie tak. I udało się go zbić. Tak, zobaczmy. Myślę, że jakiejś dużej różnicy pomiędzy tym, co było, a tym, co z niej odczuwam. Pod tym względem, że nie czuję jakby, żeby szybciej przeciwnicy padali.
ale sprawdźmy. Natomiast to też jest trochę przegłupia mapa, na której jeszcze tego nie sprawdzimy. Dlatego, że tutaj jest zbyt dużo różnych kryjówek i tak dalej. Aha, on się tam zahaczył o coś. Myślę, że go łatwo zbijemy, a wtedy go nas szybciej zbił. Tak, wiecie co? Zobaczę Mendera. Może Menderom uda się coś nabić. I tak myślę, że jutro wam wstawię odcinek z Lancelotem, z takim samym uzbrojeniem. Dlatego, że ktoś się mnie pytał w komentarzach, to o tym nagam. Ja mu napisałem, że nic mu nie odpisałem, to co się dalej nie pytałem. Ale raczej będzie właśnie odcinek z nim w roli głównej i myślę, że to będzie taki zmontowany odcinek, w którym będzie tylko on, że wszystko inne wycięte, tak jak kiedyś to robiłem kiedyś, dlatego że to znaczy kiedyś, kilka tygodni temu, kiedyś po prostu mi się chciało, a teraz mi się nie chciało. Chodźcie, teraz mi się nie chce, powinienem powiedzieć. Dobra, ten gostek najlepiej, żeby tutaj zmarnował swoją salwę. Ale niestety jego salwa była zbyt silna. Spróbujemy teraz tym. To jest też coś niebanalnego. Czego też się czasami... Znaczy często się tego nie widuje na mapie. Zwłaszcza widzę czempionów. Aczkolwiek powiem wam, że jeśli chodzi o design, to ten robot myślę, że znacznie lepiej wygląda z tym lakierem, który tutaj mam nałożony. Tak, to jest chyba ten gostek ze skurczami, a nie, to jest jakiś kumpa. Wracam teraz, to jest nie rozbili, nawet nie widziałem co to jest. Tak, myślę, że tamten gostek za nim będzie łatwym celem, dlatego że to jest jednak Bułgazarii. Tak, zobaczmy. Ten gostek też powinien być łatwym celem w teorii. Aczkolwiek nie starczyło nam czasu, żeby go dobić. Natomiast myślę, że taki trochę krótszy odcinek, 13-minutowy, będzie całkiem fajny. Także pa i widzimy się w następnym odcinku. Tylko że tutaj wam pokażę, ile nabiliśmy obrażeń. To jest 615206. Także nie jest teraz tak źle. Trochę nabiliśmy dla klanu. Także pa i widzimy się w następnym odcinku.